Witam was tutaj, cześć, czym znasz i no co tu dużo nie mogę powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za to, że tutaj cały czas ze mną jesteście. Coraz jest was tutaj więcej i już ponad 2000 osób z was stwierdziło, iż kliknie ten czerwony przycisk subskrybuj na moim kanale. Dziękuję wam bardzo za to i zgodnie z obietnicą, która już została trochę opóźniona niż miała być wcześniej, pokażę twarz i będzie Q&A ze mną. Ale dokładnie, o czym ja tutaj mówię dla was, bo to jest ewidentnie specjal, na który pewnie już dużo z was długo czekało. Możecie pisać pod tym filmem w komentarzach, pisząc literkę Q, pytania do Q&A do mnie, a Wizynosza, będę go przeprowadzać z Sykutem, Sykut będzie mi zadawać pytania, a ja będę nie odpowiadać, wszystko będziecie mnie widzieć przy okazji. Na tym filmie też zobaczycie moją twarz. Film najprawdopodobniej pojawi się w piątek, gdyż w czwartek będziemy to nagrywać z Sykutem. Takie są przynajmniej plany. Co jeszcze? Możecie pisać oczywiście pytania pod tym filmem, pod postem, który puściłem wam wczoraj. I na serwerze na Discordzie, do którego link jest w opisie. Tam jest też specjalny kanał do pisania tych komentarzy. No i raz jeszcze bardzo wam to dziękuję. Może później po tym filmie pojawi się jakiś tam vlog, w którym wytłumaczę, czemu tak długo nie chciałem pokazywać twarzy. Jeżeli was to interesuje, napiszcie w komentarzach. No i tak to mniej więcej wygląda. Dla wspierających też możecie wspierać, obok przycisku subskrybuj. Mam dobrą nowinę, iż od kiedy pokażę już faktycznie twarz, będą się pojawiać nowe filmy z zakulisami, takie stare dosyć, ale z zakulisami, które były ze mną, bo je też zawsze montowałem, wycinałem. Ale one czekały na okres, kiedy faktycznie ja pokażę swoją twarz. Także najprawdopodobniej już w piątek zobaczycie, jak wyglądam. Zresztą z ciekawostki mogę powiedzieć, że część z was pewnie mnie już widziała, tylko o tym jeszcze nawet nie wiedziała. Bo wiecie, mnie można zobaczyć dosyć łatwo na ulicy, tylko skąd można powiedzieć, że to jestem ja? Sykuta podobno nikt mnie jeszcze nie rozpoznał, ale ja może będę trochę bardziej rozpoznawalny. Kto wie, zobaczymy, kiedy będzie pierwsza sytuacja, kiedy ktoś mnie zaczepi faktycznie na ulicy. W sumie to nie mogę się doczekać. Tak czy siak, do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszych pytań. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Chyba, że któreś będą z typu pomidor, no to wiadomo, że na nie nie odpowiem, albo po prostu powiem pomidor. Zobaczymy. Czekam na nie i do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale. Dziś się pojawią jeszcze Skylinesy, jak mi się będzie chciało je zmontować, bo dziś też oddaję krew. Cześć!